Gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Mateusz Maranowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Przypominam, że w studiu są goście: Olga Semeniuk, radna Miasta Stołecznego Warszawy Prawo i Sprawiedliwość, Paweł witam Lech, panie. radny Miasta Stołecznego Warszawy Dzień dobry. Koalicja Obywatelska. No i właśnie, teraz będziemy pytać, co wiemy o sprawie Mariana Banasia. No i właśnie, cały czas jest sprawa, która dotyczy tego, że po materiale superwizjera TVN, no właśnie, który ujawnił, że w kamienicy należącej do Mariana Banasia działał pensjonat z pokojami wynajmowanymi na godzinę. No i właśnie, prezes NIK zapowiedział, że złoży u marszałek Sejmu wniosek o bezpłatny urlop. Jak się tłumaczył sam zainteresowany? Posłuchajmy tego. Mamy do czynienia z wielką prowokacją, z wielkim atakiem na moją osobę, jako jedną z tych, która przyczyniła się do uszczelnienia systemu podatkowego i jest jedną z najbardziej nienawidzących właśnie z tego środowiska, że właśnie dopuściłem do tego, aby te pieniądze, które ciężko nasi podatnicy wypracowują, nie były marnowane. A co mają do powiedzenia na ten temat politycy w Sejmie? Marcin Kierwiński i senator Jackowski. Posłuchajmy. Jak pan ocenia zamieszanie wokół pana Mariana Banasia? Dymisja pana Banasia wydaje się rzeczą oczywistą, oczywistą oczywistością, jakby można powiedzieć, cytując klasyka. Mamy niepewność co do jakości składanych oświadczeń majątkowych. Mamy pewność w kontekście materiału utrwalonego przez jedną z telewizji, że pan Banaś ma kontakty ze osobami ze świata przestępczego. To jest wystarczający powód, aby ważny urzędnik państwowy podał się do dymisji. To jest rzecz dla mnie oczywista. No, oceniam jako sytuację, która niewątpliwie wymaga wyjaśnienia. Pan minister Banaś zachowuje się w tej sprawie, pan prezes Najwyższej Izby Kontroli zachowuje się modelowo. Wystąpił do pani marszałek o urlop na czas wyjaśnienia tych spraw. Sprawa jest wyjaśniania. Mam nadzieję, że wszystkie wątpliwości zostaną rozstrzygnięte i nie będzie w tej sprawie żadnych niedopowiedzeń, ponieważ no osoba, która nadzoruje najważniejszą instytucję kontrolną w państwie, no musi być oczywiście bez skazy. Bez skazy, tak? Odpowiada senator Jackowski. Pani radna, i to kolejna osoba, która w waszym obozie jest na świeczniku. Trochę za dużo. Panie redaktorze, kolejna osoba, bo jesteśmy u władzy od 4 lat i sukcesywnie realizujemy programy wyborcze. Oczywiste jest, że żadna z osób nie powinna być narażona, piastująca tak wysokie stanowiska, nie powinna być narażona na jakiekolwiek ale w tym przypadku. Ale w tak krótkim czasie marszałek Kuchciński, minister Piebiak, teraz Marian Banaś. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o marszałka Kuchcińskiego, to przypominam, że u władzy koalicji PO-PSL wyloty zdarzały się również. Było ich wiele i tą sprawą się nikt nie interesował. Wiadomo jest, że jesteśmy w czasie kampanijnym, więc każda sprawa będzie urastała do rangi olbrzymiej. Oczywiście w demokratycznym państwie to ludzie decydują, co jest dla nich ważne, a co nie. I w tym przypadku potwierdza się sformułowanie modelowe zachowanie. Pan Banaś odsunął się do czasu weryfikacji przez właściwe Ale organy to nie jest tej już dymisja. Sprawy. To już nie jest to dymisja. Nie jest dymisja. A dlaczego nie jest dymisją? No właśnie dlatego, że właściwe organy zajmują się weryfikacją oświadczeń majątkowych i sprawdzeniem tego, czy doszło do naruszenia, czy nie doszło do naruszenia, czy doszło do nieprawidłowości. A to, co się dzieje z boku i to, co robi pan nadprezydent Kierwiński warszawski, czy wypowiedzi poszczególnych polityków Koalicji Obywatelskiej, no to jest po prostu czysta kampania wyborcza. Ale jeśli mamy się rozliczać, bo my się nie rozliczamy przed Koalicją Obywatelską, my się rozliczamy przed ludźmi, którzy na nas głosowali, będą głosować i to oni są głosem tej sprawy. Ale jeżeli to także dla są nich wyborcy opinii, Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście, że tak. Ale to także jest głos ludu. Ale jeśli dla nich jest to ważne, to ja teraz mówię konkretnie o politykach, którzy się wypowiadają, a nie o ludziach, którzy głosują na Koalicję Obywatelską, bo jasnym jest, że ich też uwzględniamy i bierzemy na wokandę wytłumaczenia tej całej sytuacji. Ale po to my mamy organy właściwe do weryfikacji tego, żeby właśnie przedstawić później raport po weryfikacji tego, tak żeby właściwy organ, przedstawiciel właściwego organu wyszedł i powiedział, szanowni państwo, doszło do naruszeń takich, 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 będzie dymisja albo i nie będzie. No to są bardzo proste rzeczy. Do tego czasu czekamy na wyjaśnienia. Sam pan prezes Banaś powiedział, że jest to atak.
atak wymierzony w jego osobę. Tych ataków, już przypominam, było wiele. Prezes Jarosław Kaczyński jest ciągle i nieustannie w tym ataku ze strony Koalicji Obywatelskiej. Ja liczę na to, że ta sprawa jak najszybciej zostanie zweryfikowana, bo tego oczekuję od sprawnie działającego państwa. Panie radny, no właśnie, urlop do wyjaśnienia, jeżeli chodzi o Mariana Banasia. Panie redaktorze, no to bezwzględnie. Tutaj wymienił pan wcześniej te ostatnie afery rządu Prawa i Sprawiedliwości, to spośród tych wszystkich i tej, którą rozmawialiśmy wcześniej, to jest bezwzględnie najpoważniejsza i pokazująca właśnie bezład państwa. Pokazująca, że służby Prawa i Sprawiedliwości nie funkcjonowały w tym obszarze tak, jak powinny, bo przecież każdy urzędnik na takim stanowisku jest dopuszczany do najważniejszych tajemnic państwowych po przejściu odpowiednich badań, sprawdzenia przez służby. Tu się okazuje, że służby nie były w stanie dowiedzieć się, że pan Banaś ma kontakty z osobami zamieszanymi w Światek przestępczy, nazwijmy to, w Krakowie. To przecież on, wypełniając odpowiednie oświadczenia, gdzie jest naprawdę bardzo dużo różnego rodzaju rubryk, powinien tego typu swoje kontakty ujawnić. Ale w mojej ocenie to, co najistotniejsze, to jest to, że on stał na czele tak zwanej policji podatkowej, która dba o finanse nas wszystkich. I co się okazuje? On sam skutecznie przez wiele lat realizował tak zwaną optymalizację podatkową, czyli unikał płacenia podatków. Sam wyjaśnił, że w umowie na wynajem tej kamienicy jest wpłacona mniej, jest napisana mniejsza kwota i otrzymywał mniejsze środki od osób wynajmujących niż powinien, dlatego że miała ta kamienica być im sprzedana i wtedy ta różnica byłaby uzupełniona. Tylko że za wynajmiem płaci się podatek, a jeżeli się sprzedaje kamienicę po 5 latach, nie płaci już się żadnego podatku. Więc ten, który strzegł naszych pieniędzy, walczył właśnie z tymi, którzy unikają płacenia podatków, sam w swojej prywatnej sprawie, do czego się przyznał, stosował metody, które są nie do końca zgodne z prawem. Pani Dana, jak pani odpowie na ten zarzut? Sprawnie funkcjonujące państwo zawsze każdą sprawę dzieli na dwa obszary. Pierwszy to jest polityczno-medialny, w którym my możemy się wypowiadać, możemy osądzać, czy ja przynajmniej staram się nie osądzać, tylko czekam na weryfikację właśnie tego drugiego obszaru. Drugi obszar to jest właśnie ten zamknięty w kuluarach, weryfikujący pismo po piśmie, dokument po dokumencie, zdanie po zdaniu, wszystkie oświadczenia i na podstawie tego dopiero później do przekazu medialnego może pójść konkretna informacja. Ja zawsze te dwa światy rozdzielam, bo sama pracuję od wielu lat w urzędach, więc wiem, że ten świat medialny, w którym my wzajemnie możemy właśnie, na szczęście ja tego nie robię, ale możemy oskarżać, mówić albo posiłkować się informacjami medialnymi, to jest ten świat, w którym my sobie żyjemy, a ten drugi świat to są sensu stricte urzędnicy, to są pracownicy i właściwe organy do tego, żeby sprawnie zweryfikować i sprawdzić, czy doszło do naruszenia, czy nie. Ja jeszcze raz podkreślam, żadne konkretne zarzuty prawomocne w tym temacie nie padły. Na razie mamy przekaz medialny, mamy różnego rodzaju opinie, mamy wypowiedź pana prezesa Banasia, mamy wypowiedź różnych stron sceny politycznej. Zostawmy to organom właściwym do weryfikacji i odpowiedniego raportu. Ale Maciej Wąsik dzisiaj w Sygnałach Dnia tłumaczył, że no pytany o kontrolę oświadczenia majątkowego szefa NIK, która rozpoczęła się 16 kwietnia, no i właśnie ma zakończyć się w połowie października, czyli zaraz po wyborach. No to budzi na pewno wśród wyborców pewnego rodzaju takie, a czemu akurat po wyborach? Czemu nie można akurat w tej kwestii teraz, kiedy wybuchła medialna burza, przyspieszyć tego? No ale panie redaktorze, to ja mogę tak samo zapytać, dlaczego 3 miesiące temu pan Zagoza został zatrudniony w ratuszu? No tutaj nie walczmy. No o to pytaliśmy. Nie walczmy z czasem. To znaczy, no jeżeli minister Wąsik powiedział, że zakończy się w połowie października. Zresztą tłumaczy, że to muszą być dopełnione wszelkie procedury. To znaczy, że ma ku temu konkretne przesłanie, czy że to po prostu ma swoje uzasadnienie. Ja nie jestem od tego i też nie mam takich kompetencji, żeby teraz dzwonić czy rozmawiać z panem ministrem Wąsikiem i mówić, ale dlaczego to jest teraz, a nie później. No bo taka jest procedura, tego się trzymamy i ja myślę, że to nie wynika z żadnego strachu czy obawy, czy tego, że Koalicja Obywatelska dojdzie do jakiejś, nie wiem, afery, nie wiadomo czego, bo gdyby tak było, to rządy Prawa i Sprawiedliwości nieraz pokazały, że potrafią swoich zdymisjonować, rządy Prawa i Sprawiedliwości nieraz pokazały, że potrafią swoich sprawdzić ludzi i właśnie dlatego jesteśmy u władzy, bo potrafimy również, a przede wszystkim sprawdzamy u swoich, tak żeby było transparentne państwo. No właśnie, przepraszam,
sprawdzacie państwo najważniejszego, jednego z najważniejszych urzędników w państwie tak, że przez 4 lata, mając kontakty z przestępcami w Krakowie, może sprawować najważniejsze funkcje. No, jeszcze raz było, gdzie było CBA, gdzie jeszcze były służby wtedy, kiedy składał dokumenty dopuszczające go do najważniejszych tajemnic w Polsce. Jeszcze raz robię ad vocem z panem radnym Pawłem Lechem. Obcujemy w świecie doniesień i spekulacji, a nie w świecie rzeczywistych. Ale wydarzeń. ABW, i to jest akurat fakt, powinno bardzo, i sprawdzało już Mariana Banasia pod tym kątem, no jakoś nie doszukali się wtedy tych wszystkich kwestii. Panie redaktorze, to są organy, które mają bardzo zawężone i bardzo szczegółowe obszary swoich działań. My nie jesteśmy ani pan redaktor, ani pan radny, ani ja, ani żaden tak naprawdę polityk czy dziennikarz nie jest od tego, żeby to weryfikować. My możemy się zapoznawać z tym, co właściwe organy przedstawią nam w raporcie końcowym. I czy ABW, czy CBA, czy inne organy się będą tym zajmowały, tak jak powiedziałam. Pan zadzwoń do Banasia. Nie. Zadzwoń do Banasia. My telefon znamy, między jednym z najważniejszych, tylko i wyłącznie opinie najważniejszych publiczne, urzędników, a osobą zamieszaną w świat sutenerski w Krakowie. Znaczy, no, tak jak mówię, ja zawsze rozdzielam dwa obszary, obszar polityczno-medialny, obszar właściwy do weryfikacji odpowiedzi. Chciałem zapytać o taką refleksję, czy te dwie kwestie, o których cały czas dyskutujemy, one zaszkodzą jednej i drugiej opcji politycznej, czy wyborcy już są na tyle blisko wyborów, że już według państwa no zdecydowali i raczej żadna afera po jednej czy po drugiej stronie nie wpłynie na wynik wyborczy? Przy dobie i współczesnym świecie fake newsów, nierzetelności informacyjnej, która była często budowana przez rządy Koalicji Obywatelskiej, że liczy się czas informacji, a nie jakość tej informacji, przy tym, że tak naprawdę dzisiaj ludzie, bardzo często obywatele, nie wiedzą, czy coś jest prawdą, czy nie. Uważam, że tego typu sytuacje i sprawy absolutnie nie przełożą się na wyniki, bo podczas mojej kampanii w samej Warszawie widzę, jak mieszkańcy mają jasno wyklarowane swoje poglądy, dobro, zło służy, nie służy, i tak również pójdą głosować, więc no nie. Niestety doprowadziliśmy do czasów, w których brak rzetelności, często niestety dziennikarskiej, brak rzetelności, jeśli chodzi o informacje, brak rzetelności, jeśli chodzi o informacje, i przewrócenie tak naprawdę tej faktologii, no powoduje u ludzi zmieszanie i też no niekoniecznie wiedzę, czy coś jest faktycznie prawdą, czy nie jest tą prawdą. Więc ja uważam, że ludzie naprawdę mają to podzielone. Dane rządy muszą dać konkretny rezultat w funkcjonowaniu państwa, a takimi rządami są rządy Prawa i Sprawiedliwości, i wierzę w to, że utrzymają się u władzy. Panie redaktorze, no, ja bym nie porównywał takiego takich zdarzeń jak sok z buraka z tym, co mamy w tej chwili do czynienia. Bo to są zupełnie inne rzeczy. Mniejsze bo sok pieniądze? Z buraka, nie wiem, to jest rzeczywiście mieszanie prawdy z nieprawdą. Ale kwestia pana Banasia to jest kwestia, jak nie powinno funkcjonować państwo. Państwo, które dopuszcza do tego, żeby na jedną z najważniejszych funkcji w kraju została dopuszczana osoba mająca kontakty w świecie przestępczym. To nie powinno się po prostu zdarzyć. A sok z buraka jest przykładem tego, jak nie powinien funkcjonować warszawski samorząd, panie radny. No właśnie, ale przecież najważniejsze osoby w państwie za czasów Platformy Obywatelskiej były podsłuchiwane i zachowywały się również nagannie, i to wszystko było cały czas pokazywane Polakom, więc to nie jest tak, że Platforma Obywatelska jest wolna od tych wszystkich rzeczy, o których pan teraz wspomina, że właśnie tam najważniejsi urzędnicy w państwie, jak na przykład niszczono Rzeczpospolitą, którą naprawdę dogadywano się z właścicielem gazety, jak ona ma funkcjonować. To są przykłady, które mogę rzucać z rękawa, i one się działy, tak? Więc to nie jest też tak, że to Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, która pokazuje, jak źle funkcjonuje państwo. Panie redaktorze, ale pan pokaże najważniejsze osoby z Platformy Obywatelskiej, które mają kontakty z światem przestępczym, z sutenerami. Proszę mi wskazać taką osobę. Ale wystarczyłby cofnąć się do czasów słynnego powiedzenia pana Sienkiewicza, po prostu państwo teoretyczne. No i tutaj zamykamy, w tym stwierdzeniu zamykamy całość funkcjonowania rządów Platformy Obywatelskiej. No przecież to jest jasne potwierdzenie tego, że wy nie byliście dla ludzi, wy nie byliście dla obywateli, wy byliście dla siebie. I tak niestety może być przy wybraniu was. Odpowiedź? Tak jak mówię, niestety to zamieszanie medialne, które funkcjonuje w tej chwili, powoduje, że to, co jest najważniejsze, rzeczywiście
zanika, jest przykrywane różnego rodzaju fake newsami, sytuacjami, które wszędzie funkcjonują na świecie, tylko że na poboczach polityki. A to, co najważniejsze, umyka nam, umyka wyborcom. Chyba z tym możemy się wszyscy właściwie zgodzić, z tym, co powiedział pan radny. Olga Semeniuk, radna miasta stołecznego Warszawy Prawo i Sprawiedliwość, Paweł Lech, radny miasta stołecznego Warszawy Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, to były gorące pytania telewizji w Polsce.pl. Mateusz Maranowski, bardzo dziękuję.